Skoro dzisiaj odcinek o podróbkach, to ja nazywam się Krzysztof Ibisz, to jest Banan, a wy oglądacie program 1 z 10. Lecimy! To jest TikTok, pierwszy program o zegarkach na polskim YouTubie, a zegarkowych informacji, porad i ciekawostek, jak co tydzień dostarcza wam prowadzący Krzysiek Kumeniuk. Powitajcie go brawami! Cześć, subskrybujecie już mój kanał? Jeżeli tak, to super, a jeżeli nie, to jak zawsze gorąco do tego zachęcam. Szanowane, luksusowe albo bardzo popularne firmy w swojej historii najprawdopodobniej doczekają się podróbek swoich produktów. Moment ten jest zwykle kwestią czasu i raz pojawia się szybciej, a czasami trzeba czekać na niego latami. Na rynku codziennie pojawia się mnóstwo ofert sprzedaży różnych przedmiotów, nie mających kompletnie nic wspólnego z markami, których loga dumnie się na nich znajdują. Co wtedy tak naprawdę kupujecie? Podróbkę, replikę, a może i jeszcze coś innego? Pomyślałem, że warto odpowiedzieć sobie na to pytanie i przyjrzeć się pułapkom, na które możecie trafić podczas zegarkowych zakupów. Pod względem podatności na kopiowanie, marki zegarkowe zajmują czołowe miejsca w swojej kategorii, bo niestety dużo łatwiej natknąć się dziś na marną kopię niż oryginały. Prawdziwą plagą są wątki na forach i grupach zegarkowych pełne próśb użytkowników o pomoc w rozpoznaniu, czy aby na pewno kupują oryginalny czasomierz. Nikogo nie dziwi już podrobiony Rolex, brzydka jak noc kopia Patek Philippe, czy nawet kiepski klon taniego Daniela Wellingtona. Zgadza się, nawet takie zegarki się dzisiaj podrabia. Powiem więcej, podrabia się niemal wszystkie zegarki. Szczególnie te najdroższe, najpopularniejsze i najbardziej luksusowe, ale na rynku od wielu lat istnieją także inne, podobne czasomierze, produkowane przez najbardziej szanowane światowe manufaktury, posiadające m.in. zbliżone wyglądem elementy, bliźniaczą stylistykę itd. Czy Seiko klonuje divery Rolexa? Czy militarne Timexy to kopie Hamiltonów? Oczywiście, że nie. Mało tego, takimi określeniami moglibyśmy jedynie obrazić marki, które tworzą bardzo dobrej jakości, a często nawet kultowe zegarki. Jak w takim razie nazwać modele bazujące na elementach znanych z luksusowych czasomierzy najpopularniejszych firm? Czy możemy sami wydać wyrok klasyfikując je jako podróbki? Niestety, język polski nam tego nie ułatwia, bo terminy, którymi można określić poszczególne typy zegarków, tak naprawdę niczego nam nie mówią. Dużo więcej informacji zawierają ich anglojęzyczne odpowiedniki, dlatego w tym filmie będę posługiwał się nimi naprzemiennie. Przejdźmy zatem do sedna. Najprostszy podział zegarków ze względu na ich autentyczność to oryginalne i nieoryginalne. Ale to trochę za mało, bo o ile pierwsze określenie nie pozostawia wątpliwości, o tyle drugie pojęcie jest bardzo obszerne i stosunkowo łatwo można je nadinterpretować. Dlatego jeśli konkretny zegarek definitywnie nie jest oryginalny i jedyny w swoim rodzaju i budzi wasze wątpliwości, to najprawdopodobniej zalicza się do jednej z trzech grup i o tych grupach teraz porozmawiamy. Najłatwiejsza z definicji, która najzwyczajniej w świecie oznacza nielegalną, często bardzo słabą jakościowo imitację zegarka, który już istnieje. Tak zwane fejki wyglądają, a przynajmniej taki jest sens produkcji owych zegarków, jak ich oryginalne odpowiedniki, ale w rzeczywistości nie mają nic wspólnego z producentami, których loga widnieją na tarczach, pudełkach czy bransoletach. Takie kopie innych zegarków śmiało można traktować w kategorii oszustwa. Nie tylko producentów, którym kradnie się logo i pomysł na czasomierz, ale także innych osób, a nawet samego siebie. Niestety, wielu ludzi kompletnie nie widzi problemu w kupowaniu takich podróbek i śmiało noszą je na swoich nadgarstkach, jednocześnie chwaląc się znajomym nowym zegarkiem renomowanej marki, który kupili okazyjnie na wakacjach w Tunezji. Podróbki są zatem nielegalnymi imitacjami innych zegarków, a ich serca to tanie chińskie mechanizmy umieszczone w słabej jakości kopertach. Z daleka może i przypominają oryginały, ale czar pryska po bliższym przyjrzeniu się lub otwarciu dekla zegarka. Wtedy cały misterny plan trafia szlak, a właściciel takiego gniota z wizją straconych pieniędzy wychodzi smutny od zegarmistrza.
Ale fejki to nie tylko słaba jakość, ponieważ widziałem już podrobione Rolexy, Omegi, Longiny, a nawet Daniele Wellingtony i Movementy, które przecież wcale nie są drogie. I niektóre z nich wyglądały naprawdę porządnie, a wrażenie oryginalności pryskało dopiero w momencie bezpośredniej konfrontacji z pierwowzorem. Może to świadczyć przede wszystkim o jednym. Nielegalne kopie bywają naprawdę dokładne i czasami łatwo dać się nabrać. Codziennie pojawia się mnóstwo ogłoszeń zarówno z kłującymi w oczy marnymi podróbkami, jak i z niemal doskonałymi falsyfikatami, które bez obeznania w temacie albo fachowej pomocy mogą kosztować naprawdę sporo pieniędzy i nerwów, a ich miejsce jest w śmietniku. Z replikami jest problem, bo polscy handlarze podróbkami zawłaszczyli sobie to słowo i zmienili jego znaczenie tak, żeby podróbki mogły uchodzić właśnie za repliki. No i udało im się, bo termin ten ma zupełnie inne pierwotne znaczenie. Anglojęzyczna replika odnosi się do reprodukcji wykonanej przez producenta oryginału i w ten sposób najlepiej odczytywać znaczenie tego słowa. Repliką nazwiemy więc zegarek, który na przykład po latach został stworzony ponownie jedynie przez firmę, która ma do niego prawa. Dlatego replikę bądź reedycję Seiko może stworzyć wyłącznie Seiko, tak jak miało to miejsce podczas tegorocznego Baselworld. Przedstawiono replikę pierwszego divera Seiko, czyli odświeżoną wersję pierwowzoru. Niestety, obecnie termin ten jest wykorzystywany przez handlarzy nielegalnymi podróbkami, dlatego replika to w zasadzie to samo co podróbka czy klon. Odwzorowany zegarek, który wart jest tyle co kubek po wczorajszym jogurcie. Warto więc pamiętać, że współczesna replika to zwykle eufemizm słowa podróbka. A szkoda, bo prawidłowe znaczenie tego słowa jest zupełnie inne. Najciekawsza i chyba najczęściej spotykana definicja, która wielu osobom jest totalnie obca i nie ma w zasadzie swojego polskiego odpowiednika, bo słowo homage w dosłownym tłumaczeniu to hołd. Ale na czym ów hołd polega? Właśnie tutaj pojawia się problem, bo oryginalna definicja takiego homarza to nic innego jak nawiązywanie do stylistyki i designu innych zegarków oraz inspirowanie się już istniejącymi, nierzadko kultowymi czasomierzami przy jednoczesnym nienaruszaniu praw własności intelektualnej. Najprościej rzecz ujmując, homage to zegarek, który ma przypominać inny. Ale do wielu osób taka definicja nie przemawia i może wydać się karygodnym pomysłem. Jednak większość zegarków, nawet największych marek, zawiera mnóstwo powtarzających się elementów. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Przyjrzyjmy się modelowi Submariner marki Rolex. Zegarek z kilkudziesięcioletnią historią, jeden z najsłynniejszych diverów na świecie. W zasadzie trudno zliczyć firmy, które w swoich projektach nie skorzystały z charakterystycznych elementów Submarinera, począwszy od najtańszych budżetówek po luksusowe brandy. Timex, Seiko, Orient, Steinhardt, Davosa i wiele innych. Do tej pory pojawiło się mnóstwo diverów, które czerpią garściami ze stylistyki Rolexa. Nie są wierną kopią 1:1, wyglądają inaczej, stosują inne mechanizmy, etc. Czerpią jednak z ikony stylu i w oparciu o nią projektują swoje zegarki, nadając im własnego charakteru. To samo dotyczy Omegi, Longina i innych producentów, którzy do tej pory stworzyli mnóstwo kultowych czasomierzy. W oparciu o ich doświadczenie i konstrukcję tworzy się nowe zegarki i nie ma w tym niczego złego. Nie można jednak klasyfikować ich jako podróbki, bo za wyjątkiem inspiracji oryginałami różnią się od nich bardzo ważnym elementem. Mają własne logo, nie udają czegoś, czym nie są i w przeciwieństwie do podróbek bardzo często zawierają mnóstwo charakterystycznych dla siebie smaczków niespotykanych u innych producentów. Zarówno pod względem wyglądu, jak i komponentów, zegarki homage są zatem pełnoprawnymi i godnymi uwagi produktami, wzbudzającymi jednak sporo emocji, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, interpretacja tego terminu może być uzależniona od wielu czynników i nierzadko mocno naciągana. Bo jak na przykład nazwać czasomierze chińskiego Parnisa, który owszem, nie opisuje swoich zegarków cudzym logotypem, ale trudno odmówić mu bardzo silnego nawiązywania do dużo droższych luksusowych zegarków. Zresztą spójrzcie na te Omegę albo tego Rolexa. Niby homage, ale co powiedzielibyście, gdybyśmy usunęli symbole marek z obu zegarków? Wyglądają praktycznie identycznie. Trzeba być zatem bardzo ostrożnym w osądach i odpowiedzieć przed samym sobą, czy to jeszcze inspiracja, czy już kopia.
Podsumowując, oprócz oryginalnych zegarków na rynku jest także sporo innych, często łudząco podobnych do drogich, luksusowych czasomierzy znanych marek. Jednak nie wszystkie z nich to podróbki. Podróbka jest nielegalną kopią innego zegarka, najczęściej marnej jakości, która ma udawać oryginalne egzemplarze. To produkt naruszający prawa własności intelektualnej. Replika, dawniej reprodukcja oryginalnego, zwykle nieprodukowanego już zegarka. Dziś niestety pojęcie zbliżone do podróbki. Natomiast hołd czy też homage to nowoczesny zegarek inspirowany stylem i konstrukcjami innych producentów, wyraźnie odwołujący się do ikon stylu. Nie ma nic wspólnego z podróbkami, ponieważ powstaje oficjalnie pod szyldami wielu marek, także tych renomowanych, i jest całkowicie oryginalnym produktem. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu rozwiałem Wasze wątpliwości, bo jak sami widzicie, temat ten jest polem do popisu nie tylko dla miłośników zegarków i zegarmistrzostwa, ale także dla tych, którzy zajmują się interpretowaniem pojęć, tworzeniem definicji i klasyfikacją przedmiotów. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii, dlatego zapraszam Was do dyskusji w komentarzach pod filmem. Jeśli ten odcinek TikTok Wam się spodobał, nie zapomnijcie o ocenieniu go łapką w górę i jak zawsze zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli macie jakieś pytania albo chcecie pochwalić się swoimi zegarkami, wbijajcie na grupę ekipy TikTok i dołączcie do grona fanów czasomierzy. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek, jak zwykle w środę o godzinie 10. Do zobaczenia!